W niedawnym czasie zapoczątkowano w Grudziądzu właśnie dyskusję na temat nowej perspektywy finansowej. Tutaj władze miasta przedstawiają, jakie są ewentualne możliwości inwestycyjne, rozwojowe miasta, tutaj regionu. Jak pan się odnosi do tych propozycji, które proponują tutaj włodarze miasta? Ja się odnoszę trochę z rezerwą, z tego względu, że jakby spokojny jestem o to, co będzie w województwie, bo ta pula pieniędzy przeznaczona dla województwa kujawsko-pomorskiego wcale nie jest taka zła. Ale jeżeli chodzi o miasto, to podchodzę z wielką rezerwą, z tego względu, że dziś nikt nawet nie chce nam powiedzieć, z czego będziemy mogli korzystać, bo to, co jest zapisane w ZIT-ie i to, co mogliśmy przeczytać, to są dwa muzea, Muzeum Chleba, jeszcze czegoś i trzecia też jakaś tam dziwna inwestycja. Jeszcze węzeł przesiadkowy tutaj jakoś. No właśnie, to trudno, żeby to... Komunikacyjny, przepraszam. Trudno, żeby to dawało jakby rozwój gospodarczy miasta, prawda? Bo owszem, my możemy budować muzea, ale wtedy, kiedy gospodarczo będziemy stali dobrze. My nie stoimy dobrze, nie wiemy, jakie środki będzie można przeznaczyć na to, żeby po te pieniądze unijne sięgnąć, bo żeby sięgać po pieniądze unijne, trzeba mieć swoje pieniądze. Skoro dzisiaj nam się proponuje następny kredyt 35-milionowy na wyposażenie jednego oddziału, kiedy cały szpital wyposażaliśmy, to było to 72 miliony. Dla całego szpitala, dla jednego oddziału jest 35 milionów. No to ja się boję o perspektywy Grudziądza z tego względu, że tak naprawdę już dzisiaj niedawno był przez radnych głosowany budżet miasta. W tym budżecie miasta pokazywano, że 53% to jest zadłużenie, to są kredyty. 35 milionów następne, no to państwo wybaczcie, ale no trzeba te kredyty trzeba będzie kiedyś spłacać i to w najbliższej perspektywie. I to nie jest tak, że ktoś powie, że bierze 35 milionów na 10 lat, bo te 35 milionów nie da się spłacić w ciągu jednego roku, tylko trzeba będzie je spłacać latami. Ciągłe zadłużanie tego miasta tak naprawdę powoduje jego degradację. Skoro taką inwestycję, jak chociażby tą inwestycję związaną z tramwajami, robi się dłużej jak rok, to państwo wybaczą. No skoro trasę średnicową przeciągnęło się 9 czy ileś miesięcy, za to wszystko my Grudziądzanie płacimy. I dopóki nie będziemy mieli takiej świadomości, że wtedy, kiedy mamy coś do zrobienia, to trzeba też zrobić w czasie, bo każdy dzień to są następne pieniądze, no to tak naprawdę wydajemy pieniądze podatników, a ja nie wiem, czy na to jest zgoda.